Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Renault Mastera. A Mastera chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo jest to jeden z najpopularniejszych busów w Europie, który zadebiutował w 1980 roku, czyli 44 lata temu. I przez te 44 lata Master doczekał się czterech generacji, z czego czwarta to jest ta, którą właśnie testuję. Co ciekawe, poprzedni był produkowany aż przez 14 lat i miał po drodze aż trzy większe odświeżenia. Nowa, czwarta generacja wizualnie zrywa z obłymi kształtami poprzednika i teraz wygląda jak taka mała ciężarówka. Jest masywna, jest duża i jest nieco śmieszna. Śmieszna przez te swoje małe koła, które wyglądają jakby miały 13 cali i które są bardzo głęboko osadzone i wygląda to nieco nieporadnie. A co ciekawe, na zdjęciach prasowych koła wyglądały na spasowanie idealnie, no ale wiadomo, od czego są graficy komputerowi. Gdyby nie te śmieszne kółka, to auto wyglądałoby naprawdę nieźle, a tak sporo moim zdaniem traci. No i mam nadzieję, że przez to, że te światła są tak wysoko, to nie będą oślepiać, tak jak to ma w swoim zwyczaju robić konkurencyjne Ducato. Testowany Master to wersja L3H2, czyli dwa razy przedłużona oraz raz podniesiona. W zasadzie to obecnie raz przedłużona i raz podniesiona, bo póki co nie ma w ofercie wersji L1 oraz H1. Być może w przyszłych latach pojawią się krótsze wersje. Póki co do wyboru są odmiany L2H2, L3H2 oraz L3H3. Wiem na pewno, że podwozie L4, czyli najdłuższe, trafi do oferty w 2025 roku. Testowana wersja L3H2 ma 6 m 31 cm długości, czyli jest o 8,5 cm dłuższa niż poprzednik. Szerokość nowego Mastera to 2,5 m liczone bez lusterek lub 2,46 m z lusterkami, a wysokość dla odmiany H2 to 2,5 m, a dla wersji H3 2,75 m. Czyli wysokość jest taka sama jak poprzednika, ale auto jest teraz delikatnie węższe, dokładnie o 2 cm. Trochę szkoda, że jest węższy, bo ta wartość jest często bardzo ważna przy budowaniu np. kampera czy tam kamperowana. Co ciekawe, rozstaw osi dla wersji L3H2 jest teraz mniejszy i wynosi on teraz 4,21 m, a poprzednik miał 4,33 m. Różnica to aż 12 cm. Z tym, że to jest akurat dobra informacja, bo oznacza, że zmniejszył się promień skrętu, który skrócił się aż o 1,5 metra. I to czuć. Ale o tym będzie później. Teraz wchodzimy na pakę. Na pakę, na którą można wejść oczywiście na dwa sposoby. Możemy albo od boku, gdzie mamy przesuwne drzwi, które mają 1,75 m wysokości oraz 1,31 m szerokości, albo możemy wejść od tyłu, gdzie mamy podwójne wrota otwierane na boki. Wysokość drzwi to również 1,75 m, a drzwi oczywiście mogą się otwierać o 90 stopni i blokować, albo możemy je odblokować i otworzyć 180 albo i więcej stopni. I te boczne drzwi są teraz o 4 cm szersze, ale i o 3 cm niższe. Tylne drzwi teraz również są nieco niższe, bo w poprzedniku miały 1,82 m, czyli teraz są o 7 cm niższe. Paka w mojej odmianie ma 13 m sześciennych, co przekłada się na długość paki 3,88 m, szerokość 1,78 m oraz wysokość 1,88 m. Ja mam 1,86 m wzrostu i idealnie się tutaj mieściłem. Poprzednik w tym samym rozmiarze miał pakę aż o 12 cm krótszą oraz o 1 cm wyższą. Oczywiście paka na wysokości nadkoli ma 1,38 m, czyli tyle samo co w poprzedniku. Jakbyście wybrali jeszcze wyższy wariant, to jego wysokość to 2,138 mm. Wyższa wysokość to oczywiście też wyższa pojemność sześcienna, gdzie w takim wariancie L3H3 mamy już 14,8 m sześciennego. W testowanym to 13, a w obecnie najmniejszym to 10,8. Masa na pusto Mastera L2H2 to 2016 kg, L3H2 to 2081, a L3H3 to 2151 kg. Czyli jak mamy Mastera do 3,5 tony, to jego ładowność to od 1349 do 1484 kg. I pod względem pojemności użytecznej, nowy Master ma większe możliwości przewozowe. Tak już pod względem ładowności, to poprzednik mógł delikatnie więcej przewieźć. Bo na przykład odmiana L2H2 ważyła 1971, o 47 kg mniej i o tyle też większa była ładowność, która wynosiła 1529 kg. Pozostałe warianty też były nieco lżejsze. I to jest moim zdaniem słabe, bo wiem przykładowo, w przypadku budowania kampera, kamperowana, to 47 kg to jest naprawdę dużo. Paka ma oczywiście mocowania transportowe, czy może być w opcji obita i mieć światła. Ja, jak widzicie, miałem załadowane 400 kg piachu. Niestety, albo stety, auto już dostałem z takim pakietem. W takim razie wskakujemy na przód. Tutaj oczywiście jest bardzo wygodnie, siedzimy wysoko, a fotel i kierownica ma bardzo dużą regulację. Widoczność jest świetna. Jak już widzieliście przy wsiadaniu, jest cup holder, który idealnie się nadaje do wsiadania.
Ciekawe tylko, ile on wytrzyma takiego wsiadania, bo raczej do tego nie został stworzony i kiedyś może się urwać. Testowany egzemplarz to też odmiana trzyosobowa. Dziesiątkowe miejsce jest oczywiście nieco węższe, ale po złożeniu robi się z niego idealny wielki podłokietnik i to z dużym schowkiem w środku. To jest fajne. Dobra, ale pora na deskę rozdzielczą, która również przeszła duże zmiany. W zasadzie to jedynie zegary zostały niemal takie same jak w poprzedniku, a wszystko inne jest nowe. Z tego co widziałem, to nawet zegary mogą być nowe, bo są w pełni cyfrowe dla wersji elektrycznej. Układ na szczęście pozostał prawie bez zmian, co ma wady i zalety. Pojawiło się na przykład to wspomniane wcześniej miejsce napoje, które może robić jako rączko do wsiadania, a w poprzedniku były one wyżej. Wciąż natomiast jest skrzynia biegów, tak zamontowana w takim miejscu, co niektórych może denerwować, bo większe osoby będą tam waliły kolanem. W opcji jest teraz też jeszcze większy ekran, który jest niestety tak nieco na siłę przyklejony. To co jest w nim fajne, to posiada on mapy Google'a, które działają świetnie i są bardzo wygodne w obsłudze. Oczywiście, żeby w pełni Google Mapsy działały, czyli żeby pokazywały natężenie ruchu, to potrzebny jest internet i w pakiecie z Masterem dostajemy usługę na 8 lat. Dopiero później trzeba ją przedłużyć i zapłacić. Jak też pewnie widzieliście, mój egzemplarz ma opcjonalne lusterko cyfrowe, które jest świetnym bajerem. Poprzedni Master też to miał, z tym, że tam był taki ekran, który nie wyglądał zbyt dobrze, a teraz jest lusterko, które można wyłączyć. Jak ma się zabudowaną pakę, to jest świetny gadżet. Świetne w nowym Masterze są też schowki, których jest mnóstwo, ale to tak mnóstwo. Podobno pojemność wszystkich schowków razem to 135 litrów. Schowki, wieszaki, półki, stoliki, no super sprawa. Wkurzał mnie jedynie ten schowek przed pasażerem, który się rozsuwał, ale to też w poprzedniej generacji już się pojawiło. Jak ktoś siedzi na miejscu pasażera, no to ciężko to do końca otworzyć. To, co się moim zdaniem nie zmieniło, to jakość plastików. Te wciąż są toporne, twarde i wydają się, jakby się dało je myć myjką ciśnieniową. Z drugiej strony, w takim busie, który ma pracować, to ma sens, więc to nie jest wada, a nawet i zaleta. Plusem też jest gniazdo do diagnostyki na wierzchu. Jak już auto zrobi swoje pierwsze 600 czy tam 800 tysięcy kilometrów, to pewnie będzie to przydatne do sprawdzenia auta i szybkiego naprawiania błędów. Nowy Master, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, ma mnóstwo systemów, w tym ISE czy zmęczenie kierowcy. Oba wkurzające swoim działaniem, więc trzeba to wyłączyć. Na szczęście wystarczą dwa kliknięcia tutaj po lewej stronie kierownicy i już problem znika. Niestety trzeba to robić po każdym odpaleniu samochodu. Wykrywanie znaków działało bardzo źle i to nawet we Francji. W kraju, który ma lepsze oznakowanie i przepisy niż w Polsce. Trzeba to zawsze wyłączać. Wyłączył mi się też ekran. To znaczy, ten widok z Google Maps mi się wyłączył i nie chciał się włączyć. Nawet jak auto zostawiłem na ponad 45 minut, nadal to nie działało. Podziałał dopiero twardy reset, czyli trzeba przytrzymać ten fizyczny przycisk na górze od włączenia przez dłuższą chwilę, aż ekran zrobi się czarny. Wtedy reset trwa parę minut, a po nim już wszystko działa. Ach, ta dzisiejsza motoryzacja. Ale zawsze można kupić bez tego ekranu i zamontować swój telefon, który też ma przecież mapy Google'a. A, i nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale te podkręty od klimatyzacji są takie same jak m.in. Daci Duster. Zresztą, ta wajcha od głośności chyba też. No dobra, to pora zajrzeć pod maskę, bo tutaj też zmiana. Zmiana, bowiem do tej pory w ofercie był diesel 2,3 litra oraz odmiana elektryczna, a teraz nadal jest elektryk i diesel, z tym, że diesel jest nowy. Nowy w tym aucie, bowiem Master dostał dobrze znanego diesla 2.0 DCI M9R, który swoją premierę miał w 2005 roku. Oczywiście, od tego czasu silnik wszedł wiele udoskonalonej i tak też jest w tym przypadku. Względem na przykład tego silnika, który trafił do nowego Trafika, to Master dostał nieco inną głowicę. Nowy Master ma oczywiście kilka wariantów mocowych tego silnika i mamy moce od 105 do 170 koni.
W testowanym egzemplarzu był tutaj najmocniejszy, ale niestety nie mogłem tego sprawdzić. To znaczy, nie mogłem sprawdzić pełnej mocy i osiągów, bo auto odebrałem niemal nowe i nie zdążyłem zrobić aż tak dużo kilometrów, żeby dotrzeć silnik. Dlatego też nie zrobiłem szczegółowych pomiarów przyspieszenia i spalania, wybaczcie. Dodam tylko, że kręcąc się po francuskich podmiejskich terenach z 400-kilogramowym pakunkiem, spalanie Mastera ciągle oscylowało około 7 litrów, ale po dotarciu silnika to się może jeszcze nieco zmienić. To za to, co sprawdziłem, to to, jak się tym autem jeździ, a jeździ się jak na busa bardzo dobrze. Po pierwsze, to poprawiono wreszcie zwrotność. Poprzedni Master nie należał do najbardziej zwrotnych i przykładowo średnica skrętu pomiędzy krawężnikami dla wersji L3H2, czyli takie jak ja testuję, to było 15,7 metra. Teraz jest to podobno skrócone aż o 3 metry. To znaczy, tak producent podaje, że promień zawracania zmniejszył się o 1,50 m, więc średnica powinna się o 3 metry. I faktycznie to czuć, bo testowany Master ma przecież ponad 6 metrów, a ja bez problemu wszędzie nim manewrowałem. Do tego są kamery i systemy, które dużo pomagają, chociaż akurat jakość kamery cofania powinna być moim zdaniem dużo lepsza. Podoba mi się też praca zawieszenia, która jest cicha, autem dobrze się jeździ, zarówno na gorszej nawierzchni, jak i po szybkich zakrętach. A co do szybkiej jazdy, to nawet Renault wie, że bus musi latać, bo zobaczcie naklejkę na drzwiach z ciśnieniem w kołach. Są dwa ustawienia. Dla osób, które jeżdżą do 160 na godzinę oraz dla tych, co latają powyżej 160. Wiadomo, jak trzeba ustawić. Jedyne, co moim zdaniem powinno być poprawione, to układ kierowniczy, który ma zbyt mocne wspomaganie. Ja jednak jestem zwolennikiem nieco ciężej chodzącej kierownicy, a tutaj momentami pracowała tak lekko, że nie czuliśmy idealnie, co się dzieje z kołami. Warto też dodać, że w ofercie jeszcze nie ma wersji z napędem na tył, ta pojawi się w przyszłym roku. Tak samo jak i póki co, nie ma odmiany 4x4, ale nad nią też są już prowadzone prace. Nowy Master niestety też nie został jeszcze wyceniony, ale mam wrażenie, że w związku z tym, że posiada teraz mniejszy silnik o mniejszej pojemności, na który jest mniejsza akcyza, to ceny powinny być takie same, a może i tańsze? Obecnie wciąż można kupić schodzący model, którego cena zaczyna się od 124 500 zł netto za odmianę L1H1. Nowy Master ma wszelkie predyspozycje, żeby nadal pozostać jednym z najlepszych i najczęściej wybieranych busów na rynku europejskim. Przede wszystkim wygląda oryginalnie, jest bardziej zwrotny i ma jeszcze większą przestrzeń załadunkową. Większą pod względem gabarytów, ale niestety nieco mniejszą pod względem ładowności. Poprawił się też komfort podróżowania, co w busach, w których niektórzy kierowcy spędzają naprawdę bardzo długo, jest ważne. Ważna jest też cena, ale tej jeszcze nie poznaliśmy, a to też może być kluczowe w wyborze Mastera. Cześć!